Witajcie. Dzisiaj zabierzemy się za kaczkę firmy Rocktron. Black Cat Moan, tak to się nazywa. Jest to ciekawa kaczka. To akurat jest mój osobisty, prywatny egzemplarz, który używam na koncertach. Jest to ciekawa kaczka, ponieważ ma wbudowany przester. Włączamy go za pomocą tego przycisku. Zaraz podłączę zasiladło, żeby... tutaj widzicie diody, jakie się świecą. Troszeczkę już powycierane, już troszeczkę ta kwaczka ma lat. Chyba ze 2 albo 1,5. Najpierw wam pokażę standardowo tak. Wejście z gitary na sygnału, wyjście na wzmacniacz, zasilanie bakteryjne, klapeczka tutaj lub zasilacz 9V. Mamy 3 tryby kwakania, można powiedzieć. Normal, Classic i Bass. Więc dla basistów też będzie zabawa. Teraz z drugiej strony mamy takie oto różne gałeczki. Tutaj mamy regulację samego tego przesteru. Moan Gain i tutaj Moan. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Nie będę się tutaj wymądrzać i sami sobie ocenicie. Jednak tutaj mamy możliwość zrobienia w ten sposób, że używamy tego jako tylko jedynie jako przester lub efektu przesteru plus z kaczką. Ciekawa opcja, pokażę wam, jak to zrobić, i za te właśnie rzeczy, włączenie przesteru i kaczki lub samego przesteru, odpowiedzialne są te włączniki. Mogę sobie zrobić, jeśli włączę tak, to sobie mogę kopnąć butem, żeby włączyć sam przester, lub zrobić tak i wtedy wciskając butem włączam i przester, i kaczkę naraz. Widzicie światełka. Dobra, podłączam teraz to tak, jak należy. Kabelkami. Tak jak trzeba. Wszystko widać. Dobra, uwaga, będzie jazda. Dajemy czadło. Przesunę troszeczkę, żeby było widać. Czysty kanał jest włączony. O. Zwróćcie uwagę na moje wansy. Ale to tak na marginesie. Dobra, czysty kanał. Włączam kwaczkę. Od razu dam na Classic, tak jak to było tam napisane? Na normal. Teraz jest na normal dane. Ustawione. Następne ustawienie Classic. Nie ma już takiego w tej pozycji dociśniętej, nie ma już takiego ostrego kwaknięcia, takiego zgrzytu, można powiedzieć. Wrócę z powrotem do normal. Classic.
Teraz przejdziemy na bas. Tak się śmiesznie chowa ten dźwięk przy ustawieniu na bas. Teraz wyłączę kwaczkę, a włączę sam przester. Gałka Moan Gain. A to jest sama gałka Moan. Teraz tak. Gałka Moan Gain na minimum. Albo ustawię wam, pokażę wam. Rozkraczyło mi się wszystko. Nie wiem, czy to widać. O! Dobra, niestety nie jestem w stanie inaczej tego pokazywać. Bo tutaj włączony jest zielona lampeczka, to znaczy, że po prostu można sobie butem kopnąć. Włączamy, wyłączamy ten efekt. Tu z kolei jeśli nacisnę to, teraz mamy normalny sygnał, natomiast naciskając kwaczkę mamy kaczkę plus przester. Dobra. Zobaczcie teraz sobie sam przester. One gain, minimum. Będę zwiększać do maksimum. Teraz powrotem dam na minimum, a teraz samo Moan. Na minimum jest. Znacznie się głośność zwiększa. Jak słyszycie, gałka Moan też dodaje przesteru i dodaje takiego właśnie takiego. Jednak mogę zmniejszyć głośność w piecu. Teraz kwaczka plus już te kartki. Ach, niech będzie logo. Teraz kaczka plus przester i dajemy czadu. Oh,
zmniejszy sobie na przykład samą gałkę Moan, czyli to takie... Zmniejszy prawie na minimum. Albo sobie posłuchajcie o... na minimum. Na maksimum. Teraz Moan Gain jest na maksa. Naturalnie wypadałoby dostosować głośność wzmacniacza do już ustawień. I na maksa obie. Teraz tu było na normal, dam na classic, czyli takie mniej ostre w tej pozycji. A teraz na bazę. Spróbujemy teraz z przesterem z pieca. Wyłączam przester kaczkowy. Clean. No i teraz przester. Kaczka, aha, damy od razu na normal, czyli najbardziej taki, najostrzejszy ustawienie. No i ostatni bas. Posłuchajmy
jak brzmi przester z kaczki plus przester z pieca. Będzie na pewno dużo szumów. Trochę tego tutaj się dzieje. A teraz zmniejszyłem ten gain. Teraz samym Moanem sobie teraz mogę kręcić i dodaję właśnie takiego dodatkowego. Dobra, włączymy jeszcze samą kaczkę. Czyli teraz będzie zwykły przester z pieca. A po włączeniu kaczki, po włączeniu tej diody niebieskiej, będzie przester plus kaczka. Aha, i damy sobie na normal, czyli takie najostrzejsze brzmienie. Bez przesteru kaczkowego. Z tym przesterem z kaczki właśnie całkiem dodaje fajnego takiego pazura do tego kwakania. I nawet szumy nie są jakieś strasznie wkurzające, tak jak było w ustawieniu Moan Gain na max. Zmniejszę samą Moan troszeczkę, tak na połowę powiedzmy. Teraz zwiększyłem Moan Gain na maksa. No i troszeczkę więcej szumi. Wiadomo, bramka szumu by się przydała. Dzieją się różne rzeczy. Ja osobiście tą kaczkę bardzo polecam. Abstrahując zupełnie od tego przesteru, który jest tutaj wbudowany, sama kaczka ma naprawdę fajne brzmienie.
No i mamy od razu trzy ustawienia kwakania również dla basu. Więc naprawdę opcja całkiem ciekawa. Jest też ta kaczka tańsza. Kosztuje, z tego co tam się orientuje, 300 zł bez przesteru. Ta kosztuje 459 u mnie przynajmniej. W każdym razie taka była cena 2012. No naprawdę gorąco polecam. Czas się pobawić.